przez wieki bardzo ważną funkcję pełniły młyny. Oczywiście najpierw ludzie starali się mielić mąkę lub inne produkty za pomocą prostych kamiennych żaren, ale z czasem postanowiono wykorzystać energię mechaniczną. I pierwszą energię mechaniczną, którą wykorzystano, to energia wody. W dzisiejszym odcinku chciałbym Państwu opowiedzieć o historii żarskich młynów. Młynów napędzanych wodą, siłami naszych rzeczek, zarówno żarki, jak i złotej strugi. Bo okazuje się, że tych młynów było naprawdę wiele. Generalnie pomysł wykorzystania wody do napędu młynów jest bardzo stary. W III wieku przed naszą erą znane były już opisy z Azji Mniejszej tego rodzaju urządzeń. Filon z Bizancjum w Mechanikę Syntaxis, w takim dziele z okresu hellenistycznego, opisywał młyny, a następnie młyny wodne zostały opisane przez greckiego historyka tworzącego w okresie rzymskim już w I wieku przed naszą erą, czyli Strabona, no i czy przede wszystkim u słynnego architekta rzymskiego Witruwiusza, gdzie ten opis okazuje się, że jest bardzo zbliżony do tego, jak wyglądały średniowieczne młyny. Na starych mapach żar widać, że w samym mieście były co najmniej 3 młyny tutaj na Żarce, a znajduje się teraz między ulicą Żagańską a ulicą Bohaterów Getta. Natomiast w tym miejscu, gdzie teraz stoję konkretnie, znajdował się niegdyś staw zasilający młyn, ale nie młyn zbożowy, tylko młyn mielący kruszywo. Tego stawu już dzisiaj obecnie nie ma. Już wcześniej podczas regulacji żarki został on zlikwidowany, ale przed wojną pozostała nazwa. Ulica Żurawia, aż droga prowadząca do wsi Kadłubia, czyli przed wojną Goldbach, nazywała się An der Sandmühle, czyli przy młynie piaskowym, ponieważ ten młyn zajmował się mieleniem kruszywa. A że do mielenia skały potrzeba było sporo energii, no to stąd właśnie tenże zbiornik, tenże staw, który tutaj niegdyś istniał. Jestem przy pozostałościach zakładów Gebhardt und Wirth, które dzisiaj znajdują się we wsi Kadłubia. Niegdyś to miejsce było nazywane Frauenmühle, czyli Bajzorał, czyli babski młyn obok Żary. Była to w XIX wieku część miasta. A skąd ta nazwa? No oczywiście od młynu, tyle tylko, że na mapie z początku XVIII wieku w tym miejscu, czyli na terenie tego parku, który tutaj się znajduje, były zaznaczone źródła, czyli były to tak zwane Frauenbrunnen i także po dziś dzień znajduje się tutaj ujęcie wody dla północnej części miasta. Stąd jest czerpana woda do wieży ciśnień, która znajduje się przy szpitalu wojskowym. Natomiast tutaj oczywiście znajdowały się również młyny. A właściwie na mapie przedstawiającej gospodarkę państwa stanowego Żary Trzebiel z 1759 roku zaznaczony jest taki młyn we wsi Kadłubia, czyli Goldbach. A zatem tutaj te stawy, z których jeden się jeszcze znajduje, a inne zostały osuszone, był młyn. A następnie połączono te dwie nazwy, czyli ów młyn i te babskie źródełka i powstał Frauenmühle, babi młyn, który był częścią Żar do XX wieku, po czym został jeszcze przed wojną ten obszar włączony do wsi Kadłubia, czyli jak powiedziałem Goldbach. Jestem w miejscu, które niegdyś nazywano młynem Beckera. Ano, jak łatwo się domyślić, ze względu na to, że faktycznie znajdował się tutaj młyn, który jest bardzo ważny dla historii przemysłowej miasta, ponieważ o ile w tych zakładach Gebhardt und Wirth w Kadłubi również wykorzystywano do napędu maszyn, krosien, energię wodną, młyńską, tak samo w
tym miejscu, w tym młynie Beckera w 1823 niejaki Greisler uruchomił napędzane energią wodną krosna i tym samym zapoczątkował użycie energii mechanicznej w żarskim przemyśle. Jestem tutaj nad żarką, która przy ulicy Bocianiej rozlewa się na stawy. One nazywały się Galgenteich, jeden z nich, a na nim znajdowała się Wyspa Miłości. Te stawy do dzisiaj istnieją, natomiast żarka w odcinku wschodnim została nieco bardziej uregulowana i prowadziła do kolejnego młyna. Dzisiaj w tym miejscu właściwie niewiele przypomina miejsce to przed dziesiątkami lat. Znajdowała się tutaj niegdyś wspaniała rezydencja, wspaniały pałac w stylu śródziemnomorskim. No poza tym tutaj wodę również spiętrzono. No wiadomo, chodziło o zakumulowanie energii napędzającej owe koła młyńskie, a te koła młyńskie były bardzo nowoczesne, te ustawione w 1823. Były to koła pomysłu Johna Smithona, które zapewniały bardzo dużą sprawność, 85%. Także miejsce to niegdyś huczało od napędzanych wodą krosien, no a niestety po pałacu nie ma śladu, chociaż zachował się fragment pomostu, który znajdował się nad tutaj będącym niegdyś zalewem. Właściciel pałacyku, willi Becker Mühle, jak również goście mogli tutaj nad zalew sobie tym pomostem, który niegdyś się tutaj znajdował, a którego nędzne resztki są tutaj widoczne, podejść do łódek, tak jak na starej pocztówce jest to zaprezentowane i mogli sobie tutaj połowić rybki. Pałacyku Beckermühle już nie ma, ale pewnie za ekranu padnie pytanie, ale jak tutaj dojść? Kto nie zna tych okolic ulicy Bocianiej, no to wyjaśniam, że można tutaj dojść od ulicy Żagańskiej, od strony Koszar, idąc drogą w kierunku dawnego wysypiska śmieci, w kierunku schroniska dla zwierząt, krótko mówiąc azymut na Kadłubie i można tutaj zobaczyć nietypowe drzewa, bo są tutaj platany, są inne szlachetne drzewa, które są jedyną pozostałością po parku, który otaczał ten wspaniały pałacyk, który niegdyś tutaj się znajdował. Jestem teraz na drodze do kolejnego żarskiego młyna, czyli Kellermühle, ale zatrzymałem się przy drodze, która miała bardzo taką poetycką nazwę. Nomen omen, była to po prostu ścieżka poetów. I ta ścieżka poetów prowadziła do kolejnego młyna, czyli Lochmühle, obok którego Państwo zapewne w większości często przejeżdżacie, bo wyjeżdżając z żarskich Koszar w kierunku na Marszów jest dolina i w tej dolinie po prawej stronie widać ruiny, to są właśnie owego Lochmühle, a niegdyś zamiast mostku w tamtym miejscu znajdował się zalew, który zasilał kolejny młyn. Tym razem też nie był to młyn zbożowy, tylko zajmujący się mieleniem kory drzew, dębiny chociażby, po to by otrzymać z tego garbniki, czyli chodziło o przemysł zajmujący się przetwarzaniem skór. No i takie młyny lokowano w pobliżu właśnie dróg. Także nieprzypadkowo obok drogi numer 12 znajdował się ten młyn. Chodziło o po prostu prawo składu, czyli każdy, kto przejeżdżał tamtędy, a miał ze sobą korę, musiał ją oddać do przemiału, a ten materiał później jako garnik był wykorzystywany w procesie wyprawiania skór. Także do tamtego Lochmühle prowadziła ścieżka poetów, a my teraz udajemy się do Kellermühle. No i jestem w miejscu zwanym Kellermühle.
Na dawnych pocztówkach no, można zobaczyć, że był tutaj młyn, były zabudowania. Co prawda nie widać, by na budynku młyna było koło ale, młyńskie, ale widać, że było to koło podsiębierne. Znaczy widać, no, można się domyślić oczywiście. Natomiast te zabudowania stały, a po nich dzisiaj już nie ma śladu. Miejsce się bardzo, bardzo zmieniło, bo kiedyś było tutaj duże jeziorko. Miejsce poza tym nie było tak zalesione jak współcześnie. W dzisiejszym odcinku zaprezentowałem historię tychże młynów, które zasilały wody zarówno naszej Żarki i Złotej Strugi. Kto by pomyślał, że te niewielkie rzeczki dawały tyle energii, która napędzała nie tylko młyny, ale również Krosna i zapoczątkowała dzięki tej energii wodnej, dzięki Żarce i Złotej Strudze, zapoczątkowana została epoka industrialna w naszym mieście. Dziękuję Państwu za uwagę.